Od lipca tego roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie dotyczące zasad segregacji śmieci. Odpady, zdaniem Ministerstwa Środowiska, to cenny surowiec odnawialny. Za ich segregowanie odpowiadają samorządy. Od lipca będą miały pół roku na przygotowanie odpowiednich kontenerów oraz dostosowanie ich kolorystyki do rodzaju surowców. Do znanego nam już zestawu żółtych, zielonych, niebieskich i czerwonych pojemników dołączy kolejny w kolorze brązowym na odpady podlegające biodegradacji. Na przykład resztki kuchenne. Pociągnie to za sobą wydatki. Zdaniem ratusza zmiany nie będą ani rewolucyjne, ani szczególnie kosztowne. Nie używałbym tutaj takiego określenia, że to będą jakieś duże zmiany, bo tak naprawdę są to niewielkie zmiany. Już to analizujemy w tym momencie. Miasto właścicielem śmieci jest już od połowy lipca 2013 roku i tutaj w tej kwestii jakby nic się nie zmienia. Dalej jako miasto będziemy musieli te śmieci od naszych mieszkańców odbierać. Zmieni się to, że zostanie dostawiony tak naprawdę kolejny pojemnik na odpady biodegradowalne i ten pojemnik będziemy musieli zapewnić, czy to w przypadku domów jednorodzinnych, czy to w przypadku gniazd przy budynkach wielorodzinnych. Nowe przepisy będą obowiązywały od lipca, ale w Suwałkach zmiany widoczne będą dopiero w przyszłym roku. Możemy wprowadzić ten pojemnik biodegradowalny dopiero po zakończeniu obecnie trwającej umowy z firmą, która na rzecz miasta wywozi śmieci. I z tej możliwości skorzystamy, bo taką umowę mamy zawartą do połowy 2018 roku. Dlatego też w Suwałkach w tym momencie na pewno nie będzie żadnej zmiany, jeżeli chodzi o odbiór tych odpadów biodegradowalnych. Natomiast sama kwestia odpadów biodegradowalnych, to tak jak powiedziałem, jest to dostawienie kolejnego pojemnika. To będzie najprawdopodobniej konieczność zmiany deklaracji śmieciowych przez naszych mieszkańców. To będzie swego rodzaju pewnie niedogodność, bo trzeba będzie te deklaracje zmienić. Natomiast nie mamy jeszcze przeanalizowanego tego, czy w związku z obowiązkiem segregacji odpadów biodegradowalnych zmieni się w jakikolwiek sposób opłata za śmieci. Szczegółowe kalkulacje będą dopiero wykonane. Wszystko wskazuje jednak na to, że większym problemem niż koszty finansowe będzie zmiana mentalności i nawyków suwalczan. Wielu mieszkańców wciąż wyrzuca każdy rodzaj odpadów do jednego kubła. Nowe rozporządzenie szczegółowo określa sposób segregacji tak, by nikt z nas nie miał wątpliwości, co można, a czego nie wolno wrzucać do kontenerów.